Ja po trzech dniach takiej diety idę do mojego taty i mówię, tatuś, może coś słodkiego, co? Jakiś desert, frytki z miodem, proszę. I ku mojemu zdziwieniu mój ojciec stwierdził, deser? Nie ma problemu, będzie deser. I mój ojciec zrobił nam coś, co ja dzisiaj nazywam PRL-owskim tiramisu. Mój ojciec wziął chleb, zanurzył go w kranówce i posypał cukrem. Kto jadł klaśnie, śmiało. Ja sobie, jak przygotowywałem ten materiał, to sobie pomyślałem, że przypomnę sobie smak dzieciństwa. Więc wziąłem ten chleb, zanurzyłem go w kranówce, ale nie tak, że w zlewie w ten sposób, nie tak, nie. Chleb wszystkich smaków, nie. Tylko w czystej. Posypałem cukrem. Jakie to dobre. Ja cały bochenek ojebałem, nie? Przepyszne.